Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Sowa-Staszczak, jestem endokrynologiem. Dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odpowiem na Państwa pytania dotyczące nowotworów neuroendokrynnych. Mam już pierwsze pytanie, czy powiększona tarczyca może wywołać depresję i nerwicę? Nie jest to może pytanie dotyczące dzisiejszego tematu, ale oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli jest to tylko powiększona tarczyca, nie towarzyszą jej zaburzenia hormonalne, czyli mamy prawidłowe wartości TSH i wolnych hormonów tarczycowych, to wówczas nie. Natomiast gdy towarzyszą temu zaburzenia hormonalne, czyli mamy nieprawidłowe wyniki, to jak najbardziej tak. Czy guzy neuroendokrynne zawsze są złośliwe? Można powiedzieć, że nowotwory neuroendokrynne, przynajmniej większość z nich, są to nowotwory, które są nowotworami w większości przypadków wolno rosnącymi, ale wszystkie są potencjalnie złośliwe. Oczywiście wszystko zależy też od tego, gdzie ten guz jest zlokalizowany, na jakim etapie choroby rozpoznajemy guza neuroendokrynnego. Pewne lokalizacje powodują, że mają one charakter czasami bardzo drobnych polipów o powiedzmy mniejszej możliwości uogólnienia choroby. Jest to na przykład guz neuroendokrynny w żołądku, tak zwany guz typu pierwszego, i wtedy rzeczywiście ryzyko przerzutowania takiego nowotworu jest mniejsze. Ale zawsze należy liczyć się z tym, że są to guzy potencjalnie złośliwe. Na jakie badania skieruje nas lekarz, jeśli podejrzewa u nas nowotwór neuroendokrynny? To oczywiście wszystko zależy od tego, jakie symptomy będzie zgłaszał pacjent, bo dobór badań będzie uzależniony od tego, jakie objawy chory reprezentuje. Czy jeżeli będą to objawy ze strony przewodu pokarmowego, no to to może być na przykład USG jamy brzusznej, czasami tomografia komputerowa, jakieś badania endoskopowe typu kolonoskopia czy gastroskopia. Jeżeli będzie to duszność, to być może będzie to tomografia klatki piersiowej, więc dobór badań jest bardzo różny, właśnie w zależności od tego, gdzie podejrzewa się lokalizację nowotworu neuroendokrynnego. Natomiast takim badaniem już przy istnieniu dużej sugestii, że jest to nowotwór neuroendokrynny, jest takie badanie analogami somatostatyny. I wtedy to badanie składa się z jakby, zwłaszcza w technice PET, z wielu tomografii, jest to tomografia głowy, szyi, tomografia klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, gdzie podczas jednego skanu możemy prześledzić, co się dzieje w całym organizmie i potencjalnie szukać ogniska nowotworu neuroendokrynnego. Co to jest gastrinoma? Jest to guz, który produkuje gastrynę, może być zlokalizowany w trzustce lub w dwunastnicy, dawać takie objawy jak na przykład nawracająca choroba wrzodowa, nielecząca się klasycznymi lekami. No i oczywiście taki guz wymaga leczenia chirurgicznego, leczenia operacyjnego, ile tylko ono będzie możliwe. I to jest pierwszy etap leczenia, a później, jeżeli jest to leczenie radykalne, pacjent pozostaje tylko i wyłącznie w kontroli. Gdyby podczas tych kontroli okazało się, że mamy wznowę guza, czy pojawiają się jakieś inne ogniska choroby, no to wtedy włączane jest odpowiednie leczenie. Czy selen jest ważny przy niedoczynności tarczycy? To znowu troszeczkę zbaczamy z tematu. Selen stał się teraz obecnie bardzo modny. Mówi się o tym, że jest to lek, który może zmniejszać poziom przeciwciał w przypadku podejrzenia czy tam stwierdzenia choroby Hashimoto. Natomiast no jest to oczywiście suplement, myślę, że nie zaszkodzi. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, no powiedziałabym, że leczenie selenem nie jest w
wpisany dokładnie w schemat leczenia, ale na pewno nie zaszkodzi. Co może być czynnikiem ryzyka przy guzach neuroendokrynnych? To znowu bardzo obszerny temat, ponieważ wszystko zależy od tego, gdzie guz neuroendokrynny jest zlokalizowany i czy guz neuroendokrynny ma charakter guza pojedynczego, czy jest to zespół mnogich nowotworów endokrynnych, neuroendokrynnych, bo wtedy za rozwój takich mnogich nowotworów neuroendokrynnych odpowiada mutacja jakiegoś określonego genu. Natomiast nie ma do końca jakichś takich ustalonych, żeby można było powiedzieć jednym słowem, czynników ryzyka nowotworów neuroendokrynnych. W zasadzie można stwierdzić pewien związek rozwoju guzów neuroendokrynnych z nadużywaniem leków, które hamują wydzielanie kwasu żołądkowego. W innym przypadku choroba może mieć charakter choroby sporadycznej, gdzie po prostu o wystąpieniu nowotworu neuroendokrynnego decyduje przypadek. Mam 27 lat i nigdy nie byłam u endokrynologa. Zastanawiam się, jakie są podstawy do skontaktowania się z takim lekarzem. Od czasów szkolnych mam spory problem z trądzikiem, problematyczną skórą twarzy i pleców. Trądzik może być w zakresie leczenia endokrynologicznego pod warunkiem, że jest rzeczywiście związany z zaburzeniami hormonalnymi. Z reguły trądzikowi przy jakichś zaburzeniach endokrynologicznych towarzyszą inne objawy. Może to być na przykład zaburzenia miesiączkowania, czasami cechy nadmiernego owłosienia. Jeżeli miałby to taki charakter u osoby, która o tym pisze, to jest to kobieta oczywiście, to myślę, że warto by się było skontaktować. Skierowanie wydaje lekarz pierwszego kontaktu. Czy guzy neuroendokrynne są dziedziczne? I tutaj można wrócić do tej odpowiedzi, którą już mówiłam wcześniej. W przypadku z mnogich zespołów neuroendokrynnych jak najbardziej mogą mieć podłoże dziedziczne. Czy całkowite wycięcie tarczycy w chorobie Gravesa-Bassettowa jest konieczne? Wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest wielkość tej tarczycy i nie zawsze w ogóle chorobę Gravesa-Bassettowa leczymy operacyjnie, więc troszeczkę za mało informacji, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli mamy do czynienia z wolem tarczycowym, tarczyca jest powiększona, daje objawy uciskowe na tchawicę na przykład, to wtedy jak najbardziej tak. Czasami alternatywą do leczenia operacyjnego choroby Gravesa-Bassettowa, zwłaszcza przy nawrotowym charakterze choroby, jest podanie jodu radioaktywnego. Jestem 30-letnią kobietą, czy jeżeli poziom mojego TSH wynosi 4,02, powinnam zgłosić się do specjalisty? Myślę, że tak, jak najbardziej. Ten wynik powinien być powtórzony, powinny zostać oznaczone przeciwciała przeciwtarczycowe, anty-TPO i anty-TG i niewykluczone, że włączone leczenie. Choruję na niedoczynność tarczycy i Hashimoto, jestem pod stałą opieką lekarza. Zażywam stale leki, jednak wciąż bardzo wypadają mi włosy. Czy jest na to jakaś rada? Jeżeli choroba jest wyrównana, jeżeli poziom TSH mieści się w granicach normy, to nie powinno wypadanie włosów mieć związku z istniejącą, ale wyrównaną niedoczynnością tarczycy. Wtedy po prostu trzeba poszukać innego problemu wypadania włosów. No i myślę, że w takiej sytuacji w pierwszej kolejności zwrócić się do dermatologa. Co to jest insulinoma? Jest to guz, który produkuje insulinę. W większości przypadków guz o takim łagodnym przebiegu, natomiast z uwagi na to, że konsekwencją nadmiernej produkcji insuliny
może być obniżenie poziomu cukru, niestety objawy związane z takim guzem mogą być uciążliwe, a wręcz bardzo niebezpieczne, ponieważ spadek poziomu glikemii doprowadza do czasami wręcz nawet do utraty przytomności, co powoduje, że diagnostyka takiego pacjenta jest konieczna, a w przypadku zlokalizowania guza konieczne jest jego leczenie operacyjne. Guzy typu insulinoma najczęściej mają charakter drobnych guzów, więc poszukiwanie takiej lokalizacji ogniska guza może być utrudnione. Robi się w tym celu tomografię komputerową, no i oczywiście przy dużym podejrzeniu insulinoma również badanie analogami somatostatyny. Czy ryzyko zachorowania na nowotwory neuroendokrynne wzrasta razem z wiekiem? Odpowiem na to pytanie tak. Większość pacjentów naszych to są pacjenci w średnim wieku, aczkolwiek tak naprawdę nie ma do końca granicy wieku zachorowania na nowotwory neuroendokrynne. Mogą to być osoby młode, ale to mogą być osoby starsze. Jeżeli chodzi o osoby młode, to różni się tutaj to wszystko lokalizacją występowania nowotworu neuroendokrynnego. Często właśnie osoby młode mają stwierdzoną obecność nowotworu neuroendokrynnego w obrębie wyrostka robaczkowego i często tego typu rozpoznanie stwierdzane jest przypadkowo. Na przykład wykonuje się zabieg usunięcia wyrostka i później w opisie histopatologicznym okazuje się, że pacjent, pacjentka ma nowotwór neuroendokrynny. Często też u młodszych osób, takich w granicach wieku między 20 a 30 lat, czasami 40, pojawiają się nowotwory neuroendokrynne trzustki. Więc oczywiście można powiedzieć, że ryzyko zachorowania na różne nowotwory wzrasta wiekiem. W przypadku nowotworów neuroendokrynnych może ta granica nie ma aż tak dużego znaczenia. Po prostu jest to tak, że istnieje większa skłonność do rozwoju nowotworów neuroendokrynnych określonych lokalizacji. Czy palenie papierosów może powodować szybsze ujawnienie się guza neuroendokrynnego? No, takiego bezpośredniego związku z paleniem papierosów w przypadku nowotworów neuroendokrynnych nie stwierdzono. Oczywiście wiemy, że palenie papierosów jest szkodliwe. Natomiast mogę powiedzieć, że nie ma bezpośredniego związku palenia z akurat z rozwojem nowotworu neuroendokrynnego. Moja 7-letnia córka ma problem z poceniem i z przykrym zapachem. Jest bardzo intensywny, jak u dojrzałej starszej kobiety. Jest dzieckiem szczupłym, bardzo wysokim. Czy to normalne w tym wieku? Nie wiem, czy jestem w stanie kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tutaj dermatolog bardziej by pomógł. Myślę, że warto by było córce sprawdzić poziom hormonów tarczycowych, na przykład badanie TSH i skontaktować się z dermatologiem. Co to są rakowiaki? Pojęcie rakowiaków według obecnej nomenklatury nowotworów neuroendokrynnych jest zarezerwowane dla guzów neuroendokrynnych produkujących serotoninę, czyli dla guzów wywodzących się ze środkowego odcinka prajelita. To są najczęściej guzy zlokalizowane w jelicie cienkim. Takie nazewnictwo rakowiaków obowiązuje również w przypadku nowotworów neuroendokrynnych płuc. Tam wyróżniamy guzy, właśnie rakowiaki typowe i atypowe. W innym przypadku poprawnym pojęciem jest określenie nowotwór neuroendokrynny. Jaką dietę stosować, jeżeli jest się chorym na nowotwór neuroendokrynny? Pacjenci z nowotworami neuroendokrynnymi często mają jakieś niedobory, zwłaszcza niedobory białek, niedobory witaminowe,
To oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, na jakim etapie jest choroba nowotworowa. Jeżeli to jest pacjent po leczeniu radykalnym, to dieta, którą stosuje, to jest normalna dieta lekkostrawna. Mówimy tutaj o pacjentach, którzy na przykład musieli przebyć zabieg usunięcia guza neuroendokrynnego zlokalizowanego w obrębie przewodu pokarmowego. Natomiast jeżeli mamy pacjenta już z zaawansowaną chorobą nowotworową, gdzie pojawiają się przerzuty, to podstawowym leczeniem dietetycznym będzie uzupełnianie potencjalnych niedoborów, czyli czasami jest to uzupełnianie białka, pod warunkiem oczywiście tego, żeby utrzymywać odpowiednie poziomy kreatyniny i nie wpłynąć na zbyt duże przeładowanie białkiem, co z kolei mogłoby wpłynąć na niewydolność na przykład nerek. Z kolei warto też uzupełniać potencjalne niedobory witaminowe, ale to wszystko myślę, że lekarz prowadzący pacjenta z nowotworem neuroendokrynnym jest w stanie podpowiedzieć. Jaka jest normalna wartość TSH dla nastolatków? Taka jak wartości referencyjne, które są charakterystyczne dla danego laboratorium, więc to oczywiście wszystko zależy, jaką techniką było wykonywane badanie TSH. Natomiast ogólnie zaleca się, żeby młode osoby w wieku, powiedzmy kobiety zwłaszcza, miesiączkujące, no, miały taki poziom TSH nieprzekraczający 2,5. Od wielu lat męczą mnie takie objawy jak senność, brak siły, wypadanie włosów oraz pocenie się. TSH wynosi u mnie 2,09. Czy te dolegliwości mogą być związane z guzami neuroendokrynnymi? To nie są dolegliwości typowe dla guzów neuroendokrynnych. Powiedziałabym właśnie, że bardziej dla jakichś zaburzeń hormonalnych tarczycy, ale skoro ten poziom TSH jest prawidłowy, to jakby związek z chorobami tarczycy można wykluczyć. Warto by było tą informację rozszerzyć, wtedy będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. To już było ostatnie pytanie w naszym wideoczacie. Dziękuję za wszystkie pytania i do zobaczenia.